Tomek, złapaliśmy robala. Wyjmij go. On gryzie? Nie. Ale się zakamuflował. Pływak żółtobrzeżek. Tomek mówi, że oddycha dupą i jak wyschnie, to lata. A był w wodzie. O, tak wygląda. O, już spokój. W mojej koszulce. Dobra, czekam aż wyschnie. Przylgi. Widzisz takie... A, pazurki. Pazurki, ale wcześniej ma takie płaskie coś. Ale piękne ujęcie, Tomek. No i co? Weź go, żeby leciał. No właśnie, nie chcę chyba. Może go podgrzejmy trochę przy dymie. Papierosem go przypal. A, kurwa! Jak karaluch. No. O, chyba żeś go wystraszył ostro. No. Może jak będzie na górze, tak jak biedronka, to leci. Jakiś jest lewy. A może ten chłopak mu coś zrobił? Boże. I on jest taki otumaniony. O. Ale coś tam już mu... Chyba, że zrobimy akcję... To się uspokoił znowu. Akcję taką, że go podrzucimy do góry. To czasami... A jak go zabijemy? No nie, no to wtedy już raczej nie poleci. No. Nie chcę latać. O, zabiłeś go. Tak? No. O kurwa. Kręgosłup. Przecież on nie ma kręgosłupa. A nie. Co ty udaje? A chyba łapkę mu zwichnąłem. O, chyba mu łapkę zwichnąłem. Tak. Dobra, wrzucę go do wody. Zobaczymy, jak płynie. Czekaj, tak żeby... Tutaj nie głębszą. Poszedł. Gdzieś z dupy mu wyleciało powietrze. No jak macha tym girami. No, płyn. Coś chyba za bardzo się napompował. Tak, chyba wysechł. Dlatego.